Witam, tu Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Dzisiaj świderki w sosie śmietanowym z cukinią i wędzonym kurczakiem. Przepyszne danie, bardzo proste i można je praktycznie przygotować w czasie, kiedy gotuje się makaron. I naprawdę bardzo fajny i ciepły posiłek raz, dwa pojawi się na stole. Przepis i składniki, jeśli Wam się ten posiłek spodoba, podaję jak zawsze na www.skutecznie.tv. A teraz już filmik, w którym pokażę, jak to danie przygotowuję. Zapraszam. Zagotowuję wodę na makaron. W czasie, kiedy woda się gotuje, zaczynam szykować warzywa. Jedną średnią cukinię, moja waży 400 g, obieram ze skóry. Obraną cukinię przekrawam na pół, usuwam gniazdka nasienne, a następnie kroję w takie grubsze plastry, a właściwie wymuszone kształtem cukinii półplastry, tak żeby wielkością mniej więcej przypominały makaron. U mnie będą to świderki, ale można sięgnąć także na przykład po pennę. Waga cukinii po obraniu 230 g, zważyłam. I teraz woda na makaron już się zagotowała, więc go wrzucę do gotowania. I gotuję tradycyjnie w osolonym wrzątku wodę solę jak na makaron do smaku wody morskiej. A następnie gotuję według przepisu na opakowaniu do chwili, kiedy będzie al dente. U mnie 8-9 minut i mam tutaj 300 g makaronu. Niech makaron się gotuje, ja przygotuję pozostałe składniki, jedna średnia cebula, obieram i kroję w pół talarki lub piórka, jedną małą papryczkę chili, jeśli większa to kawałek, bez pestek lub z pestkami, w zależności od tego jak ostre danie chcecie mieć, bardzo drobno siekam. Po papryczce chili, jak zawsze trzeba bardzo dokładnie umyć ręce. I na koniec wędzony kurczak, mam tutaj jedno drobiowe udko, waga ze skórą i kością niepełne 300 g. I teraz mięso usuwam z kości, najlepiej z pomocą dłoni, dłonie oczywiście czyste. Skórę i bardziej tłuste kawałki wyrzucam, nie będą mi potrzebne. Kości zachowuję do zupy na wędzące, do grochówki, fasolówki. Można je zamrozić, jeśli nie wykorzystamy od razu. A do tego dania będzie mi potrzebne same tylko wędzone mięso, które z grubsza pokroję. Tak niezbyt drobno, żeby uzyskać kawałki przyjazne do jedzenia, takie na jeden kęs. Myślę, że tak wystarczy. Makaron za chwilę będzie gotowy i będę mogła finalizować danie. Po niepełnych 10 minutach jest gotowy al dente, czyli dokładnie taki, jaki ma być. Odlewam trochę wody z gotowania makaronu, jakieś 100 ml. Za chwilę być może będzie mi potrzebna. A makaron przelewam przez sito lub cedzak. Przelewam, przepłukuję ciepłą wodą, po czym przykrywam i niech czeka na swoją kolej. No i teraz już bardzo szybko rozgrzewam patelnię z niewielką ilością oliwy z oliwek do smażenia i na rozgrzewającą się dodaję przygotowaną przed chwilą cebulę oraz papryczkę chili. Mieszam i smażę na nie za dużym ogniu do czasu, gdy cebula się zeszkli. Wtedy dodaję jeden ząbek czosnku, drobno posiekany lub przeciśnięty przez praskę i od razu dorzucam cukinię. Z grubsza mieszam tak, żeby cukinia osnuła się oliwą z patelni, po czym na dno patelni dodaję 2-3 łyżki odlanej z makaronu wody. Raz jeszcze mieszam i na wierzchu układam wędzonego kurczaka, tak żeby podgrzał się w parze unoszącej się z patelni. Cebula i cukinia ładnie zmiękną, kurczak się ogrzeje. I o taki efekt właśnie chodzi. Zostawiam to teraz pod przykryciem na nie za dużym ogniu na jakieś 3-4, no może 5 minut. A tak naprawdę do czasu, kiedy cukinia będzie miękka, ale nie rozgotowana, taka przyjemna al dente. U mnie trwało to dosłownie 4 minuty i na koniec dodaję garść pomidorków koktajlowych. Daję je w całości. Wyłączam grzanie i doprawiam do smaku. Ja tylko solidną szczyptą soli. Pieprzu nie trzeba, bo jest tutaj papryczka, chili i całość ma nieco przyjemnego ognia. I teraz łączę to z makaronem. Jeśli mam dużą patelnię, to dodaję makaron do cukinii i kurczaka. Jeśli nie mam, to przekładam zawartość patelni do garnka z makaronem. U mnie garnek, ten sam, w którym gotowałam makaron, dodaję tutaj całą zawartość patelni razem z tym sosem z dna patelni. Wspaniały zapach. Jeśli tak jak ja lubicie wędzonego kurczaka, to wiecie, o czym mówię. Całość bardzo delikatnie teraz mieszam, tak żeby wszystkie składniki były równomiernie rozprowadzone i na koniec dodaję tutaj kwaśną, gęstą śmietanę lub jogurt naturalny. W mojej dzisiejszej wersji jogurt 2-3 łyżki, tak naprawdę tyle, żeby po wymieszaniu otrzymać sos w ilości, jaką lubicie. I na koniec wspomniane wcześniej świeże zioła. U mnie będzie to dużo tymianku, kilka gałązek, obrywam same tylko listki, ponieważ są drobne, to już ich nie siekam.
oraz kilka listków świeżej bazylii, może być z łodyżkami, którą z grubsza siekam lub tnę nożyczkami bezpośrednio do dania. Całość dokładnie mieszam, jeśli trzeba dodaję jeszcze jogurtu lub śmietany, tak żeby makaron był osnuty apetycznym sosikiem. Jeśli trzeba doprawiam raz jeszcze do smaku solą oraz czarnym pieprzem, myślę, że sama sól spokojnie tutaj wystarczy i danie jest gotowe. Zapach wspaniały, danie kolorowe i przepiękne. Przekładam na talerz i od razu, póki gorące, podaję. Można przyprószyć tartym parmezanem, bo on doskonale będzie pasował do wszystkich tutaj zawartych smaków, ale parmezan nie jest dodatkiem koniecznym, ja odrobinką posypię. No i tak to wygląda: jędrna cukinia w żywym zielonym kolorze, pomidorki koktajlowe, kurczak wędzony, makaron ugotowany al dente, świeże zioła, do tego sos jogurtowy bądź śmietanowy. Naprawdę przepyszne danie, jak sami widzieliście, także bardzo proste i szybkie do przygotowania, więc ja gorąco i z pełnym przekonaniem polecam. Mam nadzieję, że przepis Wam się spodoba i że zechcecie go wykorzystać. I na koniec, jak zawsze, życzę smacznego!